Wojtkun Marianna z domu Stępkowska. A urodziłam się 28 września 1937 roku w Somiance. W czasie wojny to musiała pracować, a że była taka zdolna, to do dworu poszła na służbę. To były tam pokojówki i kucharka Kruczewska, starsza już pani, i mamusia przy niej była i już dostała kucharko tam. Przychodziła i pomagała im. Andzia. No ładna, nie mogę tak określić. Taka zgrabna dziewczyna, no. To trochę za mała była, tak jak tego, ale bardzo sympatyczna. Węgiel tam był, drzewo, wszystko, i ona za tymi się chowała, tam je chowali. Mamusia mówiła jej, że posłuchaj Andzia, mówi, męża nie ma na wojnie, córka mam i jeszcze mówi, mnie zabiją albo zabiorą i co będzie, jak ty mnie widasz? Nie, Marysia, ja cię nie widam, nie bój się. Oni wpadli, pijani, zaczęli grasować, już wiedzieli, gdzie od razu w kuchni i wszystkie połapali. I na dół do tej piwnicy. Cała banda weszła do tego węgla, wyciągnęli to Andzie. No i później każdemu do głowy pistolet przystawiał. Ręce tak trzymać i Andzie wyprowadzili. I jeszcze jak wyprowadzali, tak miała ręce, to jeszcze do mamusi kiwnęła, że nie powie. Ale zaraz ją ten gestapowiec zabił. Chodziła po schodach. Na ostatnim schodku, pyk w głowę, zabili już. I mówi, wszyscy tak dostaniecie. Ale później już nie zabrali na furmanki do Wyszkowa. Mamusia to dostała rózgo po plecach od tego oficera i mówi, mów, bo my wszystko wiemy. Mówi, masz dziecko, ten twój mąż na wojnie. Mówi, zabiję ją. Mnie znaczy. Żeby mamusia się przyznała. No, mamusia się nie przyznała. A później to zabrali do Lublina i do Majdanku.